Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku takie oto pyszne pulpety. Jeżeli bym w tytule nie napisał, że one są z ryby, nie wiem, czy ktoś by zgadł, że to są właśnie pulpeciki z ryb w rewelacyjnym sosie pomidorowo-koperkowym. To jest prawdziwa uczta i niebo dla podniebienia i koniecznie musicie takie pulpeciki zrobić. Zapraszam na film, wszystko Wam tutaj pokażę. Naprawdę bardzo prosty w wykonaniu. A efekt końcowy jest po prostu powalający. A jak pulpety rybne, no to oczywiście musimy zacząć od ryby. No ja mam tutaj porządny kawał, filet taki z ryby. I teraz ten filet dobrze umyję w zimnej wodzie. Jeżeli macie chwilę czasu, możecie sobie filet na przykład wymoczyć w wodzie około 1 godzinki, dodać troszeczkę soli, kapkę octu i w takiej wodzie możecie też sobie taki filet wymoczyć, jeżeli macie na przykład kupny. No ja mam ze swojej ryby złowionej, także dużo go moczyć wcale nie muszę. Teraz go tylko sobie opłukam zimną wodą i już Wam mówię, co z tym filetem robimy. Filetu mam tutaj około 500 gram. Filet przygotowany, jeszcze go tutaj na ręczniczku trzymałem, żeby trochę mi jeszcze się wysuszył. I teraz co robimy z filetem? Kroimy sobie go w mniejsze kawałki, bo za chwilę będziemy musieli sobie go zmielić. I rybę, jaką tutaj możecie użyć, jaką tylko lubicie. Pulpety rybne, tutaj nie ma żadnej zasady. Z każdej ryby są rewelacyjne. Ja jaką rybę złowię, z takiej ryby robię sobie właśnie pulpety. I teraz mięso mam pokrojone w kostki. Tutaj z boku czeka już maszynka. I teraz będę tutaj to mielił sobie na oczkach, nie na najmniejszych, na tych troszeczkę większych. Ale oczywiście możecie też sobie rybę zmielić na dużo większych oczkach. To też w zależności od Waszego upodobania. Tutaj nic nie stanie, czy zmielicie na mniejszych, czy na większych oczkach. No to zaczynamy teraz mielenie. No i ryba zmielona. Proszę zobaczyć. Piękna, bielutka ryba. I co teraz dodajemy? No w pierwszej kolejności cebula. Cebulę nie będę tutaj kroił. Cebulę będę ścierał na tych właśnie oczkach. Nie przekrawam jej, tylko w takiej postaci cała ścieramy tak tutaj jedną małą cebulę. Możecie też dać śmiało dwie cebulki. Ja dam tylko jedną, bo damy tutaj jeszcze za chwilę czosnek, więc jedna cebulka w zupełności wystarczy. Proszę bardzo, cebulka wtarta, prawie jej tutaj nie widać, no bo ryba biała, cebula biała. Teraz trzy takie porządne ząbki czosnku. Czosnek oczywiście już na tarce, na najmniejszych oczkach ścieramy czosnku. Jeżeli nie chcecie za dużo, śmiało możecie dać jeden ząbek albo dwa. No nie musicie też dawać w ogóle czosnku, jeżeli czosnku na przykład nie możecie jeść. Bo wiem, że nie wszyscy mogą czosnek jeść. No ja czosnek uwielbiam. Nie wyobrażam sobie, żeby rybę zrobić bez czosnku. I tak tutaj ścieram trzy ząbki czosnku. Czosnek wtarty. Co w następnej kolejności? Jedno jajko. Jedno jajko tutaj na te 500 gram ryby w zupełności wystarczy. Teraz sól. Sól oczywiście dajemy do smaku. Ja tutaj daję jedną taką czubatą małą łyżeczkę. Jeszcze troszeczkę dorzucę. No ryba bez soli to nie byłaby chyba ryba. I teraz pieprz. Pieprz oczywiście tak jak sól do smaku. Ja tego pieprzu tutaj dzisiaj trochę dam. Proszę bardzo. Co teraz jeszcze damy? Cytryna. Tutaj mam pół cytryny, ale całej nie będę dawał. Przekroję sobie tutaj ją na taką małą część. I proszę bardzo, tylko tą część i wciskamy sok z cytrynki. Musimy uważać, żebyśmy się nie pochlapali cytrynką. Proszę bardzo, nie za dużo, żeby ta rybka też nie była zawodnista. Cytryna wciśnięta. I teraz co tutaj dodam? Kasza manna. I tej kaszy na początek daję tutaj dwie takie czubate, duże łyżki. I teraz to wszystko zaczniemy sobie mieszać. Zobaczymy, jaka nam wyjdzie konsystencja. Jeżeli rybka będzie jeszcze bardzo rzadka, to tej kaszy jeszcze trochę dodamy. Proszę bardzo, mieszamy teraz wszystko dobrze, tak abyśmy połączyli tutaj dobrze te wszystkie składniki. Ja już mam rybę tutaj przemieszaną. Powiem Wam, że delikatnie posmakowałem. Idealnie, nie brakuje ani soli, ani pieprzu. Konsystencja, jak widzicie, prawie idealna. Jeszcze mogę troszeczkę tej kaszy posypać, ale nie za dużo.
dokończę mieszanie i zaraz zaczniemy sobie rybę, a dokładnie pulpeciki formować i obsmażać. No i ryba jest przygotowana. Powiem Wam, że ona tak rewelacyjnie smakuje, no że ja bym ją zjadł na surowo. Co teraz? Jak widzicie, na patelni mam już tutaj wrzucone masła około 40-50 gramów. Masło sobie zaczynam rozpuszczać. A my teraz w tym czasie, zanim masło się rozpuści, uformujemy sobie oczywiście pulpeciki. Wielkość pulpecików każdy według własnego uznania. Proszę zobaczyć, no ja robię taką małą kuleczkę. Najpierw uformuję sobie kuleczki. W mące będę obtaczał przed samym smażeniem. Pulpeciki ukulane, masło właśnie się rozpuszcza, więc teraz możemy śmiało obtaczać sobie w mące. Ja tak będę robił to po 3-4 pulpeciki i zaraz bezpośrednio będę je sobie tutaj kładł na patelnię. No i proszę bardzo, pulpeciki wszystkie są już na patelni i musimy je teraz obsmażyć na taki brunatny kolor z każdej strony. A teraz w tym czasie, gdy będziemy sobie to posmażać, przygotujemy sobie sos. I oczywiście pamiętajmy, posmażamy sobie pulpety na bardzo małym ogniu. Proszę zobaczyć, jak to szybko idzie. Z jednej strony już mam ładnie zarumienione. Teraz posmażam drugą stronę. Ale zapach unosi się po prostu rewelacyjny. Pamiętajmy, żebyśmy pilnowali nasze pulpeciki, żeby się nie przypaliły. A my teraz szybko przygotujemy sobie sos. A z czego zrobimy sos? Pół szklanki, troszeczkę może więcej bulionu. Bulion miałem odłożony właśnie na specjalną okazję. Dzisiaj to jest właśnie ta okazja. I teraz do bulionu wrzucę tutaj 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego. Koncentratu dajemy w zależności od tego, jak gęsty chcemy mieć ten sos. Dałem 3 łyżki. Teraz z tym bulionem ten koncentrat muszę dobrze wymieszać. Możemy go sobie też ten bulion podgrzać, ale ja to robię tutaj na zimno. Proszę zobaczyć, idzie to dość szybko. Sos, można powiedzieć, mamy prawie gotowy. Sos mam przemieszany i teraz co tutaj musimy jeszcze mieć przygotowane? Już Wam pokazuję. Koperek i proszę zobaczyć, tego koperku naprawdę sporawo. Cała garść. Koperek musimy sobie tylko delikatnie posiekać. Nie musimy go naprawdę jakoś super drobno rozdrabniać. Wystarczy, że go kilka razy przesiekamy w jedną stronę, kilka razy w drugą i koperek będzie gotowy. Szybko wracamy zobaczyć, co się dzieje z naszymi pulpecikami na patelni. Proszę zobaczyć, pulpeciki pięknie, można powiedzieć, na brunatny, złoty kolor. Co teraz możemy zrobić? Teraz wlejemy sos, który sobie przed chwilą przygotowaliśmy. Proszę bardzo. Wlewam sos. Sos miałem zimny, więc teraz możemy sobie podkręcić trochę gaz. Koperku teraz nie będziemy dawać. Koperek damy dopiero na sam koniec. I teraz w tym sosie te pulpeciki będziemy tutaj tak dusić około 10-15 minutek. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają, jak je tak tutaj obracam w tym sosie. No po prostu rewelacyjne. No to teraz, proszę zobaczyć, już tutaj zaczyna mi sos powoli bulgotać. Zmniejszę teraz sobie gaz i na małym gazie, tak jak już mówiłem wcześniej, około 10-15 minutek. Ale to będzie po prostu pychotka. Pulpeciki już mam 15 minut na patelni. Oczywiście dwa razy przewróciłem je na drugą stronę. Tak, żeby one tutaj jeszcze doszły dobrze z każdej strony. Ostatni raz przewracam, 2 minutki i dodamy koperek. Jeżeli sos Wam by się zrobił bardzo gęsty, byłoby go trochę mało, śmiało możecie tutaj dolać troszeczkę bulioniku, albo nawet samej wody z koncentratem, jeżeli oczywiście preferujecie rzadszy sos. U mnie, jak widzicie, też tego sosu za dużo już nie zostało, więc ja też tutaj troszeczkę jeszcze go podleję. Proszę bardzo, podlałem jeszcze troszeczkę bulioniku. Samego bulionu dałem, odrobinkę, bez koncentratu. I teraz koperek, który posiekaliśmy. Proszę zobaczyć, dajemy tego koperku, nie żałujemy go tutaj w ogóle. Zaraz to wszystko tutaj przemieszamy jeszcze z tym koperkiem. Ale po prostu będzie idealne. Teraz
obrócę wszystkie pulpeciki tak, żeby ten koperek dostał się tutaj na spód i wymieszał się z sosem. No i proszę zobaczyć, aż gęsto zrobiło się do tego koperku. 17 minut, tyle dokładnie je tutaj dusiłem. Gaz już mam odłączony. Jeszcze delikatnie to tutaj przymieszam. No powiedzcie, czy nie wyglądają obłędnie. Myślę, że jak ktoś by nie wiedział, że to jest z ryby, nie zgadłby, że to są właśnie pulpety z ryby. No teraz pozostało mi tylko przełożyć je na jakieś naczynie. No i pulpeciki gotowe. No zobaczcie, one wyglądają po prostu obłędnie. Jak ktoś ma bystre oko, to widzi, że tutaj jednego już brakuje. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem go zjeść. Po prostu uczta i niebo dla podniebienia. Koniecznie musicie zrobić takie pulpeciki. No mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają się moje filmy. I oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi was o moich kolejnych filmach. A teraz życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!